Tak więc witam na nowym stanowisku. Ale nie jesteśmy tutaj po to, żeby patrzeć na moje stanowisko, tylko siemanko wszystkim z tej strony Cwaniak. I dzisiaj zagramy sobie w gierkę o nazwie Steak and Jake, czyli gierka, o którą mnie prosiliście w momencie, kiedy zakończyłem Papa Louis, ponieważ jest też od Flipline Studios. Patrzymy na to, jak to wygląda. Jest to coś innego, coś, co może nie każdemu przypadnie do gustu, jednak zapewne jest to coś nowego, coś, co raczej nie powtarza się w większej ilości gier, więc postanowiłem to zagrać. Zacznę naszą przygodę, nie wiem, ile nam zajmie, więc możecie się przygotować na parę odcinków, możecie się przygotować na może kilkadziesiąt, ponieważ trudno mi to ocenić, więc klikamy start, nowy slot. Możemy nazwać swoje imię, oczywiście nazywam się Cwaniak, nie żaden Milkman. Continue. Zobaczymy, ok, mamy intro, jedzie sobie nasza krowa z naszym ptokiem, autem, tutaj dostarczamy, widzę, mleko. Mamy tutaj ciasteczka, oczywiście wiecie, no, mleko z ciasteczkami, po prostu piękne jedzonko. Po czym widać, że tutaj jedzie nasza inna krowa z innym ptakiem, która ma czekoladowe mleko. I widać, jest naszym jakby chyba wrogiem, czy coś w tym stylu, ponieważ dostarcza coś innego, coś w tym stylu. I wypadliśmy z trasy, przez co rozwaliliśmy naszą maszynę z mlekiem na farmie i teraz nie możemy pewnie tego wszystkiego dostarczyć. Na szczęście chyba, powiedziałbym, na szczęście nasza krowa uratowała jedną buteleczkę, ale no niestety bez niczego. Zobaczyliśmy tu jakiś kibelek. Czy dobrze rozumiem, że mamy dojść do kibelka i tam będzie napełnienie mlekiem tych butelek, bo jesteśmy właśnie naszą krówką. I mamy teraz dostarczyć właśnie nasze mleko do pewnie wozu. Mamy klikać na grupy 3 lub większej ilości danego koloru, aby wypełnić naszego ptaka, a potem tym ptakiem pokolorować nasze dane miejsca. Czyli teraz tak, żółty, wypełniamy to, niebieski, wypełniamy to. Mamy tu jakieś wildcardy, czyli na pewno jeżeli to kliknę, to wtedy coś na zasadzie działa, że mogę, jak to się nazywa, użyć w jakimkolwiek miejscu. Okej, to użyłem boosta, ponieważ było trzeba użyć żółtego. Teraz tak, tutaj jest czerwony, tu jest żółty. Mój pies zaczął strzelać, ponieważ mnie nienawidzi i musimy w tym momencie się na chwilę zatrzymać. Zauważyłem, że mam strasznie wielkie szczęście, że mój pies potrafi być cicho, ale tylko kliknę przycisk nagrywania i nagle jest wszędzie, no ale tak nawet się musi być. Okej, odpauzuj. Lecimy dalej, teraz musimy, czyli w drugą stronę też to działa, czyli jeżeli zrobimy sobie zielony i użyjemy tego samego koloru, to możemy odkolorować dany klocek. Okej, niebieski, żeby zrobić boosta, ale też niebieski, żeby tutaj pomalować, więc pierwszy sobie pomalujemy. Tam będzie potrzebny nam zielony, tu pewnie też jest zielony, żeby go pokonać, dokładnie. Teraz jest czerwony oraz czerwony i tutaj żółty. Oczywiście im więcej, jeżeli dobrze ogarniam, więcej kolorów sobie zbierzemy, tym możemy jakby więcej punktów zarobić. Teraz tak, co mam zrobić? Jeżeli kliknę sobie, i mogę przesunąć w górę, okej. Przesuwamy w górę, teraz tak, zielony jest tutaj potrzebny do zniszczenia tego typa. Niebieski jest na górze, w sumie nie wiem, po co go zniszczymy, ale go zniszczymy. To jest zielony, żółty tam na górze jest, czerwony też jest, więc powiedzmy sobie coś tam zrobiliśmy. Możemy pokolorować dla większej ilości punktów, zgaduję. Jednakże to, by to nam się tutaj kolorki nie ułożyły, więc troszeczkę niefortunnie nam to się zrobiło. Okej, mogę użyć zielonego, więc tutaj przyspieszmy naszą krowę. Teraz możemy oczywiście zjechać w dół. Tam na dole już będzie czerwony typ, więc go zniszczymy. Muszę przejść, aż dojdzie do miejsca. Doszedł. Teraz tak, zielony tu. Zielony będzie tam na górze, to możemy to zrobić. Teraz tak, ten niebieski możemy sobie tutaj wypełnić. Żółty możemy sobie tu wypełnić. Teraz możemy użyć niebieskiego stąd, aby zrobić boosta. I do kogucika będziemy mieli to doprowadzić. Okej, będziemy mieli doprowadzić do kogucika, który czekał na swoje mleko najprawdopodobniej. Bang. Tam jest zielony jakiś dzwon. Niebieski dzwon. Czyli rozumiem, że na tym mogę sobie w nieskończoność, że jak powiem, punkty naliczać. Po prostu po to, aby to nam wszystko, że jak powiem, nie wiem, dało więcej punktów, coś w tym stylu. Dochodzimy do koguta, możemy sobie nawet przyspieszyć nasze mleczko. I mamy zrobiony pierwszy level. Czy ja będę miał od razu biec dalej, czy jednak mamy jakąś przerwę? Mamy przerwę pomiędzy levelami, czyli mamy już jakby pokazaną całą grę, na czym polega. Mamy dostarczyć mleko do naszych poszczególnych mieszkańców, ponieważ no nie możemy zrobić tego autem, bo go straciliśmy. Mamy zabijać potwory, mamy kolorować lub zdejmować kolorowe klocki z naszej trasy oraz mamy przekładać się góra-dół w momencie, kiedy stanie przed nami ściana. Okej, mamy tu jeszcze hat shop, będziemy mogli kupić sobie tutaj nasze czapeczki różne, więc będziemy mogli się może z tym zabawić, może to nam coś będzie w ogóle dawało, oprócz wyglądu? Chyba nie. Więc będę mógł się zastanowić, co będę chciał założyć, bądź kiedy będę miał wystarczającą ilość pieniędzy. Okej, wchodzimy do naszej łazieneczki, oczywiście tam... nowa arena, okej. Oczywiście tam nasza krowa napełniła sobie szybciutko, jak się nazywa, naszą butelkę. Teraz tak, to jest żółty gdzieś potrzebuję. Żółty, czerwony, żółty. To jakieś ciasteczko, co mogę zrobić z tymi ciasteczkami? Click and drag. To są ciasteczka, które po prostu nam dają więcej jakby punktów. Okej, ona może wtedy coś zjeść, tylko nie jest zbytnio co to jedzenie daje, czy to może jakieś punkty w przyszłości, czy też po prostu takie dla zasady to są ciasteczka. Teraz tak, poczekajcie, jakby to zrobić? Potrzebuję zielonego tu. Tego zielonego załatwimy sobie tutaj dla zasady po prostu. Poczekajcie, teraz muszę tak. Najpierw się skupić na tym, że je przełoży, dobrze? Przełóżmy krowę do góry. Okej, do niego nie będę musiał schodzić, ale na pewno zrobimy coś takiego. Teraz ten zielony walniemy tu, żeby go zestrzelić, a skrowa spadnie nam w dół, to na to byłem przygotowany. Teraz tak, sobie mogę tutaj sobie nadrobić punkty, więc to zrobimy. Teraz w górę raz jeszcze, zielone klocki tutaj, teraz tak, żółty jest tu. Poczekajcie, bo ja się teraz tutaj pogubię. Żółty potrzebuję jakoś zrobić. Okej, jest żółty, więc możemy zestrzelić tego typa tutaj. A tutaj możemy zbierać pieniążki, teraz zielony potrzebujemy. Zielony do pomalowania i zielony do pomalowania oraz zielony do pokonania w sumie potrzebujemy. Tutaj pokonania, wiem, że zaraz tam pieniążki ominam, ale trudno. Są rzeczy ważne i ważniejsze. Zielony pyk, bo byśmy dostali zaraz damage, a pewnie... Aha, ja tu mogę po prostu zniżyć, nie zauważyłem tego, przepraszam za ten mój karygodny błąd. W każdym razie tak, zielony, czerwony, żółty tutaj. Ta gra jest naprawdę przyjemna, znaczy mówcie sobie co chcecie, osoby, którym się nie podoba ta gra, że gra dla dzieci, że ona jest prosta i w ogóle. Ale mnie naprawdę ta gra fajnie uspokaja, podoba mi się ten cały motyw z tym, co możemy tutaj wykonać. Okej, to jest na pomaluję ten zielony kloc, jakby coś nam to miało dać. Pieniążki zbieram stąd. Wiem, że mogę się przyspieszyć, albo jeszcze na przykład będzie jakaś tutaj dziura i wtedy byłoby nie fa... No to nie jest przepaść, okej, to nie jest przepaść na szczęście. Teraz tak, szybko żółty, szybko zielony, znowu żółty. Teraz tak, tutaj czerwony do niczego nie potrzebny, ale go zrobimy. Zielony, potrzebuję gdzieś 3 zielone, okej, są 3 zielone. Potem jest żółty, znowu jest żółty. Teraz mogę się chyba przyspieszyć, najpierw załatwimy sobie niebieskiego. I teraz bierzemy sobie zielony, żeby zrobić boosta. I mamy koguta ogólnie na drodze już, więc mamy zrobione jakby lewe, więc tutaj zrobimy sobie tylko czerwony, tutaj zrobimy sobie niebieski i ponownie czerwony, a to jest żółty, możemy teraz bierzemy sobie niebieski, jak najwięcej tego i po prostu przyspieszamy się naszego koguta, aby już tak długo na nas po prostu nie czekał. Czyli 2 levele są za nami. Ogólnie jedno, co mi się nie podoba, nie wiem mniej więcej ile tych leveli jest, nie mam jakby pokazanej trasy, nie mam pokazanej jakby... Wiecie co chodzi, tak? Nie wiem na przykład jak daleko więcej jesteśmy z progresem, chyba że ja mogę jakoś tutaj to sprawdzić, ale nie widzę tego. W każdym razie możemy kupić sobie nową czapkę, znaczy na początku jest tylko jedna czapka naszego, jak się nazywa, tirowca, ale to na razie sobie nie będę kupować, ponieważ to jest zbyt proste, aby coś takiego założyć na naszą krowę. Trailhead 2, okej. Dalej nie mamy zbytnio informacji na temat tego, jak wygląda nasz level. Okej, to jest zielony. Okej, myślałem, że to będzie na zasadzie coś mocniejszego może, skoro jest to coś takiego. Okej, mamy tutaj podskoki? Aha, tutaj nie mogę wejść. Czyli może to nas mi wyrzuci, tak? To nas wyrzuci, okej, to nas wyrzuci. Jeżeli się podbijemy w ten sposób. Teraz tak, czerwony. O kurczę, teraz jak mam to zrobić? Podskocz! Halo? Aha, to jest znowu ten, skoczę, to okej. Nie pamiętam jaki tam był przeciwnik, jakiego koloru jest przeciwnik. Zielonego, zielony. Uciekł, okej, teraz tak. O kurczę, niebieski, zielony, okej. Dałem radę, tutaj mogę sobie jeszcze dorobić punkty na malowaniu tych tutaj kwadratów. Co w sumie zrobimy, teraz to jest czerwony. Tu jest czerwony, zjadł ciasteczko, tak, tutaj zielony. Halo, zielony! Zielony, żółty. Teraz tak, tu będzie niebieski. Try a wildcard. Nie potrzebuję żadnych wildcardów, gierko. Ja to jestem doskonałym graczem, malownikiem naszej trasy, który po prostu potrafi tutaj zrobić robotę bez żadnych dupereli tego typu. Tak, tu jest potrzebne to, zielony. Teraz tutaj trzeba, to będę się nie muszę się rozpędzić, więc bierzemy jak najwięcej żółtego. Mam tutaj wielkiego typeczka, ale no wiecie, nie doskoczyłem na to, co bym chciał. Okej, tu jest zielony do zestrzelenia, tu jest czerwony do zestrzelenia. Co mam teraz zrobić? Ja mam teraz po prostu go podskakiwać w odpowiednim... Zapomniałem, że mogę odkolorowywać. O mój Boże. Dobra, okej. Błąd musiał zostać w końcu popełniony. Ja zapomniałem totalnie o mechanice odkolorowywania. Myślałem, że ja muszę po prostu przerzucić go przez tą kostkę, ewentualnie, że się odbije po prostu w drugą stronę. A tutaj wygląda na to, że od razu w momencie, kiedy trafimy na kostkę kolorową, to giniemy, tak jak od przeciwnika, więc nauczka na przyszłość. To jest zdecydowanie nauczka na przyszłość i będzie to na pewno ważna lekcja dla nas. A tak, to jest żółty, mogę zrobić sobie, tu mogę zrobić niebieski, tu mogę sobie zrobić znowu niebieski, tam mogę zrobić sobie czerwony, teraz tak, zielony, żółty, czerwony, niebieski, zielony, niebieski. Naprawdę, Miko? Naprawdę będziesz mi znowu czekał? No, ale widać, że się tym razem szybko uspokoił, więc mam nadzieję, że nie muszę się o niego martwić już, że to nie będzie znowu jakiś atak, który nas tutaj zamorduje. Okej, tak, teraz zielony. Niebieskiego nic nie mam, ale mogę zostać czerwonym, zniszczyć tutaj tego typa. Żółty mogę zniszczyć tego, to będziemy mieli ciasteczko, więc sobie od razu je podaję. Wydaje mi się, że to są po prostu punkty, które mogę zdobyć. Tutaj coiny pozdobywamy sobie oczywiście, żeby mieć więcej tego dobrego. Na to niebieskie dalej nie wiem, jak więcej zrobić. Czy ja musimy zrobić na przykład coś takiego na zasadzie czerwony, czerwony, on się tutaj boostuje. A, nie mogę zrobić coś takiego, że go tutaj podskoczę, więc nie wiem jak to miałbym to zrobić. Trudno. Teraz tak, żółty, tym razem tego błędu nie popełnię. Czerwony, gdzie jest czerwony? Pyk. Teraz tutaj znowu będzie potrzebny nam żółty, zielony jest na górze, żółty jest tutaj na dole, który skacze. Mamy normalnie przejść, mamy po prostu normalnie przejść, więc sobie tego nie utrudniam. Przyspieszam się po prostu. Teraz tak, ten niebieski, jeżeli rzuci, to spadnie na dół, okej. Ten żółty to musi też rzucić tutaj, czerwony tutaj do zabicia. Ciastko tutaj sprowadzimy w dół. Tam potrzebujemy zrobić czerwony oraz zielony. Musimy rzucić niebieski oraz musimy rzucić czerwony i dodać żółty, a niebieskim zestrzelić tego. Wildcard, proszę, zniknij mi, ja nie chcę tego... Hej, dobra, użyjmy wildcarda, że po prostu to mi zniknęło. Mam nadzieję, że to nie będzie na zasadzie teraz tak, że tego już nie będę mógł użyć w przyszłości, bo byłoby mi naprawdę przykro. Ale wiecie, wildcard się tutaj resetuje, więc okej, będę mógł to w przyszłości troszeczkę częściej poużywać. Bo myślałem, że to jest na zasadzie 3 wildcardy na jeden level, co byłoby po prostu przykre. Okej, czerwonego użyjmy troszeczkę, bo ja tutaj naprawdę... Aha, kliknąłem i skończył boost, okej, super. Naprawdę troszeczkę, powiedziałbym, ignoruję możliwości z właśnie boosta. Okej, tutaj tak i tutaj tak. Teraz nie wiem, co miałoby dawać mi to tutaj, ale to naprawdę zbuduje. Okej, te niebieskie trzeba było zrobić, szkoda, że musiałem przez to... Wait, what? A ja kwiatek pokolorowałem, czy ja mogę też kwiatki dla punktów pokolorować. Zobaczcie, mogę tutaj żółty wziąć i pokolorować kwiatek na żółto. Okej, to też ciekawe coś, chociaż nie wiem, czy potrzebne. Okej, tutaj niebieski i zielony, nie mam nic zielonego. Okej, jest zielony, na szczęście znalazłem. Teraz tak, niebieski. Zmieniłem niebieski na czerwony. Niebieski, zielony. Teraz czerwony, żółty i zielony potrzebuję. Nie, ja chyba potrzebuję się tutaj wybić. Więc potrzebuję czerwony i z zielonym zniszczyć. Dać tutaj ten żółty. Tutaj rzucić żółtym. To zrobić tak. Czerwony zrobić tak. Chyba tak będzie lepiej. Chyba tak miało to wyglądać, że muszę tutaj podskoczyć, polecieć w górę. Wydaje mi się tak, jeżeli bym tutaj pochował, to byłoby dla nas niedobrze, więc tego nie robię. Tutaj to zielone zrzucę, to zrzucę, teraz tego żółte... Znowu żółtego kwiatka po prostu zrobiłem. Okej, tutaj zrobię żółtego kwiatka, tutaj widzę, że trójkącik mamy dodać, żeby nasza krowa mogła wejść. To jest zielony i teraz mogę się przyspieszyć. O kurczę. czerwony z żółtym. Okej, taka mechanika miała tutaj pójść. Teraz tak, żółty, czerwony, czy ja nie mam nic czerwonego, więc czerwony tutaj, zielony w to, żółty w to. I mogę teraz zebrać, chciałem powiedzieć, mogę teraz zebrać żółty, ale nigdzie żółtego praktycznie nie ma, więc no niefortunnie, ale tam mamy żółty, możemy się przyspieszyć. Teraz tutaj szybko zielony. Halo, zielony, żółty. Teraz możemy gdzieś uzbierać może na żółty. No, zbyt wiele tego nie ma, ale po prostu boost do naszego kogucika. Czy mogę jeszcze raz zrobić? Ok, jeszcze raz możemy zrobić na zielonym booście. Więc dojeżdżamy i mamy zrobiony, jest dobrze mi się daje, trzeci level z naszej przygody Steak and Jake, który dalej zbytnio nie wiem jaki ma, jaką ma ilość leveli, gdzie ja muszę dojść, ile mam dojść, ile mamy tego przejść. No, ale tak mam nadzieję, że ma to po prostu wyglądać. Możemy kupić sobie dwie nowe czapki. Jedna to jest czapka kucharza, druga to jest czapka z armii. Także żadna mi się z tego nie podoba. I zróbmy sobie jeszcze jeden level. Zróbmy sobie jeszcze jeden level, żebym czuł taki się spełniony, ponieważ pierwszy był w sumie level, jak się nazywa, tutorialowy, więc czemu miałbym tego nie robić? Teraz tak, niebieski na górze, żółty. O nie, nie, pierw czerwony, dopiero potem żółty, teraz znowu czerwony, to już tutaj bym popełnił pierwszy błąd. Na samym początku bym zrobił błędną kolejność, wtedy bym zrzucił pewnie kostkę i byłoby dla nas niekoniecznie dobrze. Ale co mam zrobić tutaj? Aha, będę musiał tutaj po prostu pociągnąć do góry naszą krowę. Teraz tak, koń może spaść stąd, chociaż to jest źle rzuciłem. Mogę zrobić już tego niebieskiego tutaj, zrobić sobie szybko zielony tu oraz szybko zielony tu. Teraz mam się podrzucić do góry. Aha, teraz nie mam nic zielonego, ale chyba nie potrzebuję, żeby go wykorzystywać, choć nawet parek go tutaj załatwimy. Teraz tam był jakiś wózek, on mnie bardzo to jest... to? Aha, czy to po prostu mi chowa to. Pytanie tylko, czy to nie jest czasowe, bo jak było czasowe, to ja muszę się przygotować na to, żeby jeszcze raz tego, że tak powiem, użyć. Okej, tego mam nie zrzucać raczej, aby tu... O, wiem co muszę zrobić. Schować niebieski, zrzucić niebieski i znowu zrobić niebieski, bo inaczej nasza krowa by uderzyła tam głową i byłoby po prostu źle, więc... Wszystko pięknie ogarnięte, przemyślane. Teraz tak, zielony tu, niebieski tu. Oczywiście pies musi atakować. Teraz tak, zielony, aha, żółty wziąłem. Zielony, niebieski, żółty. Jeśli mi się uformuje żółty, okej, żółty. Teraz muszę robić podwójny skok w górę. To jest pewne, ja już tam widzę, że muszę zrobić tak i muszę zrobić tak, żeby zniknęło tam, co miało być. Okej, zrobię tutaj tak, tak, tak. Mogłem to sobie na to pozwolić. Teraz my w górę. O kurczę. W górę. Jeszcze czerwony mam tutaj do zrobienia. Czerwony. Czerwony. Ej, szybko, 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 szybko. Jakoś muszę czerwony zrobić. Okej, czerwony. Jeszcze raz tutaj będzie na typa czerwony. Nic chyba nie miałem do pomalowania, więc nie mam na co zbytnio patrzeć na razie. Uwaga, halo, zjedź mi w dół, bo nie wiem co mam tutaj robić. Jeżeli krowa spadnie na włącznik, to też za... Aha, to wtedy to też zostanie zaaktywowane, okej. Tutaj trzeba powoli to było zrobić, bo inaczej by mi tu wyszło troszeczkę problematycznie. Okej, teraz muszę robić skok do góry i wyłączenie tego. Niebieski, aby zaatakować to. Zielony, żeby zaatakować to. Na wypadek zrobię tutaj czerwony, bo boję się, że mi to na przykład mogłobym spać, jakbym podskoczył nad tym. Teraz będę potrzebował zielonego, więc szybko ten zielony formuję. Uwaga, teraz czekamy. Co mogę robić sobie tak i tak. Podskok do góry. Wyłączamy barierkę i teraz tak, zrobię na pewno żółty, żeby robić punktów więcej. To ja muszę szybko niebieskie wyłączyć, raczej bym walnął się w nie głową. Oraz moje ciasko poleciało górnie na górę, dobrze. Ciasko nie chce... O nie, ciasko nie może polecieć, bo też jeszcze bym nie podskoczył na to, co byłoby niefortunne. Muszę włączyć ten włącznik, zrobić potem czerwony, zielony, żółty. Okej, wydaje mi się, że zrobiliśmy już ten etap, który widzimy aktualnie. Okej, muszę teraz tak, czerwonego zestrzelić, niebieskiego zestrzelić. Teraz tak, tam było ciasto, które trzeba było tutaj zrzucić. Teraz tu mamy włącznik naszej blokady. Niebieskie typki nam tutaj chodzą, które chętnie sobie zestrzelę, bo przecież czemu by nie? Czemu by nie zestrzelić kogoś, kto może nam dać po prostu łatwe punkciki. Tak, tu mamy kostkę krowią. Aha, to mamy na zasadzie działać jak Mario, czyli podskakujemy w to miejsce po prostu głową. Okej, teraz zrobimy sobie jakiś zielony, żeby przyspieszyć. Uwaga, teraz czekamy, ponieważ nie chciałem tutaj zbyt bardzo przyspieszyć, żeby to nie wyszło nagle, że ja po prostu się zabiję. Okej, mamy włączone teraz tak, możemy sobie ponabijać punkty tutaj, tutaj, tu i tu. O Jezus Maria, wziąłem niebieski. Tu, teraz podsekujemy. Boing. Okej, teraz tak, żółty. Patrzę na palec, czy muszę to zrzucić, czy na przykład to by nie było dla nas niekorzystne. Okej, zrzucone. Pieniądze mają tutaj do nas przyjść. Oj, zablokowałem, tak. Co mam zrobić? Dobra, ale ja tam technikę już znam, więc nie rozumiem, czemu mi ją teraz pokazujecie. Troszeczkę jestem zagubiony, szczerze mówiąc, przez to. No ale niech tak będzie, niech będzie pokazane. Uwaga. Ewentualnie może to jest na zasadzie, gdzie mam pójść, to może jakbym miał nie wiedzieć, to... W sumie to jest jedyna możliwa opcja tutaj, żeby pójść właśnie w dół. Zielony. Zielony. Czerwony. I czerwony, teraz tutaj niebieski, zielony. O kurczę, przejdzie. Ciastka, ciastka, ciastka w drugą stronę oraz pieniądze. I mamy wszystko zrobione, a my możemy teraz sobie po prostu nabijać punkty czerwone. Okej, już teraz tylko żółte. W sumie mogę się przyspieszyć. Zielony, 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 przyspieszmy się i po prostu dostarczmy nasze mleko na miejsce. I mamy zrobione, wydaje mi się, pierwsze 4 levele. Na razie aktualnie chyba jednym failem, jeżeli dobrze mi się wydaje. Troszeczkę razu przepraszam was za to, że tak rzadko używam boosta, ale jestem tak skupiony w tych wszelkich kolorach, że nawet nie myślę o tym, że te boosty powinny być uprzednio używane. W każdym razie mam też, jeżeli chodzi o pierwszy odcinek, ja pójdę teraz jakoś szybko ogarnąć może ile tych leveli nam zostało, żebym mógł powiedzieć o tym w następnym odcinku. Ewentualnie czy mogę jakimś cudem zobaczyć mapę czy coś w tym stylu z naszymi levelami, bo aktualnie ta gra wygląda, jakby miał po prostu iść w nieskończoność cały czas sobie naszą trasą. A tego byśmy nie chcieli. To było na tyle, zostawcie łapki w górę, komentarze i subskrypcje, widzimy się w kolejnym odcinku. Siemanko, peace, yo! Niestety po nagraniu tego odcinka dowiedziałem się, że ta gra nie ma żadnego końca. Owszem, ma ograniczoną ilość leveli, które można blokować w postaci plansz, które widać w tle, jest ich 30, jednakże ilość potyczek, ilość leveli jest nieskończona i można grać w tą grę naprawdę, naprawdę długo. Możecie sprawdzić sobie nawet, że jest taka seria na YouTubie właśnie z tej gierki, tam gościu skończył na 181 levelu. Owszem, nazwał level The Final Lap, jednakże nie było coś takiego jak koniec, mógł dalej wszystko kontynuować, a ktoś w jego komentarzach nawet pisał, że wyszedł dopiero przestał grać dopiero w 204 levelu, więc cóż, no... Ja nie nagrywam gierek, które nie mają końca i wyjątkiem jest to, że w ogóle ten level nagrałem, znaczy tam gierkę nagrałem, więc jeżeli chcecie sobie pograć, proszę bardzo, jednakże w moim wykonaniu na tym zakończymy. I jak bardzo chciałem zrobić z tego serię, ponieważ myślałem, że to ma koniec, jak każda gierka inna od Flipline Studios, tak tym razem musimy zakończyć w tym miejscu, więc mam nadzieję, że nie będziecie mnie zbyt zdenerwowani. To było na tyle, jeszcze raz się z wami żegnam, ale swoją kwestię już powiedziałem, więc odpalajmy outro. Siemanko, peace. Yo!